Czy wiesz, że jeżeli w Red Dead Redemption 2 gracz wybierze się na bagna, znajdujące się na południe od Caliga Hall, to odnajdzie tam zwłoki zabitego mężczyzny z uschniętą dłonią? W misji Amerykańska Destylacja gracz może jednak poznać jego tożsamość. Podczas podróży powozem na bagna, Archibald w pewnym momencie zaczyna opowiadać o swoim wujku Reginaldzie, który wyróżniał się tym, że na końcu ręki miał malutką dłoń dziecka. Wyjaśnia to, że zabitym mężczyzną na bagnach był jego wuj Reginald. Obserwuj po więcej.